Nowy Sącz założony został na terenie biskupiej wsi Kamienica na mocy przywileju wydanego 8 listopada 1292 roku przez Wacława II Czeskiego, wówczas księcia krakowskiego i sandomierskiego. Dzięki korzystnemu położeniu przy ważnym szlaku łączącym Polskę z Węgrami stał się w średniowieczu ważnym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej. Wybudowanie w okresie kazimierzowskim Zamku Królewskiego i otoczenie miasta murami uczyniło Zeń ważne ogniwo w systemie obronnym południowej granicy Królestwa Polskiego. Jednocześnie miasto stawało się promieniującym centrum życia religijnego i kulturalnego. W 1770 roku, na 2 lata przed pierwszym rozbiorem Polski, Nowy Sącz i południowa część Sądecczyzny zostały zagarnięte przez Austrię. Jednym ze skutków rządów austriackich było sprowadzenie na Sądecczyznę w okresie panowania cesarza Józefa II kolonistów niemieckich zajmujących skonfiskowane dobra kościelne, którzy wraz z mieszczaństwem polskim i osiadłymi 100 lat wcześniej Żydami aż do II wojny światowej tworzyli wieloetniczną i wielokulturową społeczność Nowego Sącza. Okres autonomii galicyjskiej zaznaczył się w historii Nowego Sącza wyraźnym ożywieniem gospodarczym. Wybudowano kolej, powstało gimnazjum, a miasto poszerzało swoją zabudowę. Wybuch II wojny światowej zapoczątkował najtragiczniejszy okres w dziejach miasta, które w pierwszych miesiącach okupacji stało się ważnym ośrodkiem kuriersko-przerzutowym przez zieloną granicę na Słowację i Węgry. Za okazywanie patriotycznej postawy w samym Nowym Sączu i okolicach wymordowano blisko 1000 osób, a do obozów śmierci wywieziono 2,5 tysiąca mieszkańców miasta. Osobne miejsce w tym tragicznym bilansie okupacyjnym zajmuje gehenna ludności żydowskiej, stanowiącej przed wojną 1/3 mieszkańców Nowego Sącza, prawie całkowicie wymordowanej na sądeckich miejscach kaźni i w obozach śmierci. 19 stycznia 1945 roku do miasta weszły oddziały Armii Czerwonej, które to wydarzenie pozostawało w związku z wysadzeniem Zamku Królewskiego, gdzie Niemcy zgromadzili znaczne ilości amunicji i materiałów wybuchowych. Dziś Nowy Sącz to miasto wiedzy i kreatywnych ludzi. Historia splata się tu z nowoczesnością, a dogodne i malownicze położenie sprzyja rozwojowi biznesu, edukacji, komunikacji i turystyki.